Nazywam się Wiktoria Tracz, mam 14 lat i chcę swoją przyszłość związać z muzyką. Na pewno chcę śpiewać, chcę koncertować. Jak ona sobie obierze już coś, jakąś ścieżkę, to nie ma czekania na jutro, na za chwilę, to jest już. Jesteś w szkole w Londynie, tak? Tak, teraz się uczę w artystycznej szkole The Bridge School, gdzie jestem tam na profilu muzycznym i się rozwijam. Uczy się, można powiedzieć, wszystkiego, co jest związane z muzyką i z przemysłem muzycznym. To jest szkoła, gdzie absolwentkami były m.in. Adele, Jessie J, Amy Winehouse. Bardzo ciężko było się tam dostać do tej szkoły i musiałam swoje życie przewrócić do góry nogami. Bardzo często przyjeżdżam tutaj do Polski, gdzie pracuję z panem Krzysztofem. Pan Krzysztof jest autorem tekstów Czerwonych Gitar. Nie możemy iść dzisiaj do kina. Wiktoria zaczęła śpiewać moje covery. Aha. Tak się mniej więcej poznaliśmy na jednym z konkursów. Napisałem dla niej trzy piosenki nowe, ale poza tym chciałem wspomnieć, że Wiktoria sama potrafi pisać. I jak jej to wychodzi? Tak, i ja niewiele mam uwag do tego, co pisze. Mama mnie zawsze do tego przygotowywała, że po prostu trzeba jak najlepiej zaśpiewać, pokazać się, dać siebie wszystko. I nie jestem jej menadżerem, jestem mamą. Ona nie jedzie po wygraną, ona jedzie, żeby zaśpiewać, żeby fajnie się zabawić. Chciałabym, żebyśmy się troszeczkę rozśpiewały. Bo, 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 bo. Bo, 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 bo. Jedziesz. Mój występ chciałabym zadedykować mojej rodzinie, ponieważ bardzo mnie wspiera. Nie śpiewasz dzisiaj co prawda swojego utworu, ale śpiewasz utwór chłopaków za Provental. Także powal ich na kolana. Cię się śmieje. Nie wywróciła się. Kochamy cię, Wikusia. Trzymamy kciuki mocno. Dziewczyno, jesteś niesamowita, masz taki ogień, temperament, wokal, ale też i skala i w ogóle jak wzięłaś te góry, jak żyleta po prostu, czat. Wow. Ja muszę zdjąć kurtkę, gorąco mi. Jak masz na imię? Wiktoria. Wiktoria, podpalaczka scen. Wiktoria jak zwycięstwa. Victory, czyli imię zwycięstwa. Zwycięzcy. Chciałem cię, Wiktoria, zapytać, czy na co dzień też słuchasz Afromental i dlaczego? Na co dzień, no zdarza mi się, że czasami słucham Afromental. Muszę przyznać, że, że taki styl pierwszy raz śpiewam, więc to było takie nowe wyzwanie dla mnie. Pierwszy raz śpiewasz taki jak ryba w wodzie, tak. Wiesz? To jest twój styl, dziewczyno. To jest twój styl.
Ja tak kocham muzykę rockową. Ja wiem, że najczęściej publiczności kojarzy się z takimi lirycznymi balladami, ale tak naprawdę pierwsze serce moje zabiło do muzyki rockowej. Deep Purple, wiesz, wszystkie takie heavy. No to Wiktoria, to jest twój moment, kiedy to ty rozkładasz karty w tym programie. Ojejciu, no to jejciu. Ja bardzo wszystkich lubię, panią Edytę bardzo. Bardzo lubię pani też piosenki, pani głos. Bardzo mi miło, i dziękuję. I Dawida też lubię. Wszystkich z was lubię bardzo. Chłopaki, jesteście, macie mega power i w ogóle głos i tak dalej. Chłopaki, chłopaki. Trudna decyzja. Pójdę do... Thompson i Meron. Tak jest, Adrenalina! Serce karmi, jeżeli słyszysz własny utwór w wykonaniu innego artysty, ale... który zaczyna ci się podobać przez to, że jest inny. Trzymaj się, kochana, do zobaczonka. Oddajemy córę w wasze ręce. Dzięki serdeczne za zaufanie. Na pewno nie zostaliśmy przyciągnięci tylko przez to, że śpiewała nasz utwór, ale zaśpiewała go naprawdę bardzo dobrze. I jeszcze mówiąc później, że to nie jest jej ulubiony rodzaj muzyki, że ona woli spokojniej, więc nadaje się absolutnie do tego i do tego. Uniwersalna, plastyczna, fantastyczna.